Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Godlewski, jestem inżynierem, projektantem, reprezentuję firmę Polska Inżynieria Spółka z o.o. i 3 miesiące temu wygraliśmy przetarg organizowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie na wykonanie projektu przebudowy ulicy 3 Maja w Sopocie. Jesteśmy na początku tego projektu przy ulicy Alei Niepodległości. To, co proponujemy tutaj zrobić, to przemodelować troszeczkę spadki podłużne na tej ulicy po to, żeby ułatwić wyjazd pojazdów, które stoją przed skrzyżowaniem, żeby łatwiej było wyjechać do góry. Na całej długości ulicy 3 Maja projektujemy również ścieżki rowerowe w postaci pasów przylegających do jezdni, jednokierunkowe w jedną i drugą stronę. Przygotowaliśmy projekt wstępny, który został teraz poddany pod konsultacje społeczne. Oczekujemy na Państwa opinię i czekamy na Państwa sugestie. Jesteśmy na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki i tutaj chcemy zaproponować Państwu pewną radykalną zmianę tego skrzyżowania, to znaczy zamiast skrzyżowania sygnalizacją świetlną, chcemy zaprojektować tutaj rondo. Rondo, które po pierwsze uspokoi ruch, po drugie co podnosi bezpieczeństwo i jak również upłynie ruch, nie trzeba będzie czekać pod czerwonym światłem na zmianę światła. Czyli z jednej strony poprawimy płynność i bezpieczeństwo ruchu, a z drugiej strony otrzymamy na środku, bo to będzie wyspa środkowa, o średnicy 10 metrów, dostaniemy ładny trawnik do wykorzystania i zagospodarowania w tym miejscu. Tutaj, ponieważ troszeczkę zieleni będziemy mieli, to chcemy zrobić podziemne zbiorniki retencyjne, które będą podlewały później wodą deszczową te trawniki, które powstaną właśnie w rejonie ronda na skrzyżowaniu z ulicy Kościuszki. Cóż jeszcze chciałbym tutaj przy tej okazji powiedzieć? Otóż Zielone Miasto Sopot dba o swoje drzewa. Tutaj mamy wiele drzew na ulicy 3 Maja, ale wiele z tych drzew rośnie tak blisko krawężników, że narusza tak zwaną skrajnię drogową. Szanując zieleń i te drzewa, które tutaj istnieją, przesuniemy krawężnik tak, żeby zawęzimy troszeczkę jezdnię, tak żeby zapewnić wymaganą skrajnię 50 cm od każdego pnia drzewa. W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przejście dla pieszych, które mamy tutaj za mną, Państwo je widzicie. I to przejście dla pieszych, jako że dosyć uczęszczone, chcemy podnieść bezpieczeństwo na tym przejściu i podniesiemy je do góry, czyli będzie przejście dla pieszych wyniesione z lekką korektą geometryczną, tak żeby nie wychodzić prosto na drzewa. Przy tej okazji po drugiej stronie ulicy widzicie Państwo miejsca parkingowe. Na całej długości ulicy będziemy się starali zachować maksymalnie dużą liczbę miejsc parkingowych, oczywiście nie naruszając substancji roślinnej, czyli drzew, ale miejsca parkingowe prostopadłe, które tutaj są po drugiej stronie ulicy, niestety ze względu na ruch rowerowy będą musiały zostać zastąpione miejscami równoległymi. Kilka słów na temat zieleni. Na ulicy 3 Maja macie Państwo dosyć dużo roślinności, drzew, które tutaj istnieją, ale w kilku miejscach te drzewa wypadły, za to będziemy projektowali dosadzenia drzew, tak żeby tworzone były szpalery. A w miejscach, gdzie to będzie możliwe, zaprojektujemy zieleń niską. Przy czym też chciałbym przypomnieć Państwu o tym, że z założenia projektujemy zbiorniki retencyjne pod nawierzchnią, jeden w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, drugi w rejonie ulicy Kościuszki, tak żeby wykorzystać wodę opadową do podlewania tej zieleni.